Poznaj Arnolda. Miał trudne dzieciństwo. Teraz nadrabia stracony czas. Czy wiesz, Arnold, że na świecie jest 15 tysięcy głowic o łącznej mocy około 7,5 tysiąca megaton? Powinieneś też chyba wiedzieć, że 5 minut temu wysłałem jedną z nich w twoją stronę. Nie ma sensu uderzać w gaz, Arnold. Fala impulsu elektromagnetycznego zabiła całą elektronikę. Nowoczesne samochody są nią przepełnione. Następnie nadejdzie fala uderzeniowa. Nawet gdyby ten grad był wykonany z litego grafenu, który na poziomie atomowym jest nawet silniejszy od diamentu, i jakimś cudem przeżyłbyś całe to zniszczenie, nadal będziesz przechodził przez piekło. Rusz swój chudy tyłek, Arnold, musimy sprawdzić, jak daleko jesteś od epicentrum eksplozji. Pamiętaj, jeśli zobaczysz chmurę w kształcie grzyba, wyciągnij rękę w tym kierunku i podnieś kciuk. Jeśli chmura jest większa niż kciuk, to znajdujesz się w strefie radioaktywnej. Szczęściarz, masz krem z filtrem? To ci nie pomoże, głupku, żartuję. Powinieneś stąd uciekać. Szybko! Izotopy radioaktywne w niewielkich ilościach już zaczęły powoli niszczyć twoje DNA. Jak się czujesz, przyjacielu? Tak, zgadza się, to dobry czas na prysznic. Unikanie kontaktu ze skażonymi przedmiotami i stosowanie specjalnych zabiegów wodnych może zwiększyć twoje szanse na przeżycie. Zrób filtr do wody, Arnold. Nawet najsłabsze promieniowanie spowoduje progresywne nowotwory złośliwe. Gratulacje! Przetrwałeś atak nuklearny i nie potrzebujesz już kostiumu na Halloween. Ale to nie koniec. Jeśli ktoś na świecie wystrzeli pocisk z głowicą nuklearną, nastąpi efekt domina. Wszystkie mocarstwa nuklearne świata spuszczą swoje wojenne psy. Potem nadchodzi prawdziwa apokalipsa, Arnold. Era ludzkości prawdopodobnie dobiegnie końca. Umrzesz, przyjacielu. Czas spadać z tego wszechświata.